zajmujemy się rodzicami i uczymy ich dialogu, takiego konstruktywnego dialogu opartego na zasadzie wzajemnego szacunku, po to, żeby właśnie i poznać samego siebie, i poznać swoje emocje, nauczyć się, prawda, opowiadać o swoich emocjach, o swoich uczuciach, ale także po to, żeby poznać dziecko, odkryć jego mocne i słabe strony i tak naprawdę właśnie wypracować tą konstruktywną, wzajemną relację.